Gdy już wiedziałem, jaki jest najgorszy model żywienia, zauważyłem, że to są lotnicy wojskowi. Tak byli tuczeni, tak przykorycie siedzieli. Mówią, myśmy też to zauważyli, dlatego zrobimy konferencję, żeby to jakoś wyprostować. Oczywiście zebrali się tam fachowcy, nie mający zielonego pojęcia o niczym. Jeden mówi, 90% lotników wojskowych reaguje na stres żarłoczności. Noż lekarz jak taką informację, gdyby był lekarzem, chwycił, to by wiedział, o co chodzi. Tam nie. A przecież to jest szalenie ważna rzecz. Reakcja na stres. Ułożono dietę im jeszcze gorszą. Ja piszę do ministra, że dieta jest jeszcze gorsza, spowoduje szkody. Dieta się okazuje gorsza. Wracam do poprzedniej. Wydaję swoje propozycje. Janiszewski, generał, pułkownik wtedy podpisuje, że minister się zainteresował, polecił sprawdzić. Ale najwyższe w tym względzie autorytety absolutnie nie podzielają waszych poglądów, tak jak pisał. Gdzie jest? No to wzięli się, poobrażali na mnie i potem się radzili. Za to naprawdę. O i tak to później się wszystko toczyło. Był zupełnie inaczej, by Polska wyglądała świat, gdyby w 1974 roku udało się ten program poprawić. To, co Państwo na sobie realizujecie, gdyby udało się zrealizować. I tu starajcie się pomagać jedni drugim, pomagajcie sobie. Dzieci, jakaś matka, może dwoje, troje dzieci, czworo, opiekować się. Kupujcie sobie, załatwiajcie jajka, kupujcie jakieś lepsze mięso, zaopatrzenie. A cóż by to szkodziło, jakby która piekła chleb na 10 rodzin, nie? Żeby nie płacić, nie kupować byle czego. Także musicie się spotykać, wspierać grupy i sobie pomagać w ten sposób. Także tak będzie korzystnie dla wszystkich. Ksiądz profesor Sedlak w jednej wypowiedzi napisał, moim starym marzeniem było tak postawić sprawę, aby do Polski jak do Mekki nauki przyjeżdżali uczeni z całego świata po wiedzę i rozum. To ten twórca bioelektroniki, a to jest nowy aparacik Pentapuls do leczenia prądami selektywnymi. Jak zapytacie lekarzy optymalnych, którzy stosują te zabiegi, to wam każdy powie, nie ma innej, lepszej metody leczenia od prądów selektywnych. To jest ta bioelektronika Sedlaka w praktyce. No i jest jedno z największych osiągnięć w medycynie. Przez 30 lat to jest to polskie piekiełko. Jeśli się, to co państwo obserwujecie, to co, jeśli się wymyśli coś głupiego, a to wtedy znajduje masę zwolenników. Te prądy selektywne i ta dieta optymalna na przykład była, był taki program jeszcze w latach PRL-u, Gra o Milion, nie? No i ci, co oceniali to, no nie mieli pojęcia. Oczywiście zrobili to poza konkursem, nie? A wygrał milion takich, który wynalazł jakąś masę plastyczną do buforów. W pociągach. Aparacik staramy się, żeby był możliwie tani. Znaczy jest dużo tańszy niż wszystkie te aparaty porównywalne, zwłaszcza niemieckie, gdzie trzeba zapłacić za mniej więcej taki, tylko 10 razy gorszy, 32 tysiące złotych. No dobrze by było, myślę, żeby parę słów na ten temat państwu powiedzieć, żebyście wiedzieli, czego można się spodziewać. Optymalnie nie muszą brać prądów, chyba że jest konieczność. Konieczność jest wtedy, jak noga jest do ucięcia. Jak gnije, jak są obrządzenia, jak bóle są silne spoczynkowe, jak ktoś chce astmę szybko wyleczyć, jaskrę wyleczyć zamiast brać prądów, chorobę przodową, leśniewskiego ochrona, stwardnienie rozsiane poprawić, no masę chorób. To jest właśnie praktyczne stosowanie tej bioelektroniki Sedlaka, o którą on tak walczył, żeby wprowadzić, wyczuwając intuicyjnie, że
to będzie takie korzystne. W każdej chorobie są zaburzenia w układzie wegetatywnym. One polegają na przewadze jednego lub drugiego układu, to jest sympatyczny i parasympatyczny. Chińczycy mówią, że te zaburzenia to są przyczyną chorób. To jest to yin yang. Usiłują to leczyć nakłuwaniem nieswoiście. Pomaga 30%, pomaga na krótko, ileś tam jeszcze nie pomaga, 10-8% szkodzi. Natomiast prądami się robi to bezbłędnie, można dawkować, bo to jest swoiste działanie. Jest przewaga na przykład nerwu błędnego w oku, jest migrena oczna, jest w żołądku, jest choroba wrzodowa, jest w jelcie grubym, jest w grzodzieńcu zapalenie tak grubego. I to można prostować. Kto powinien z pacjentów mieć taki aparacik? No, są niektóre choroby, że trzeba powtarzać zabiegi. Czasem astma powikłana wraca za 3-4 miesiące, trzeba by tak za 3 miesiące wziąć zabiegi. Po wylewach, po udarach, stwardnienie rozsiane, nietrzymanie moczu u kobiet, ale już takich starszych bardzo też po roku, po półtora wraca. No i wiele innych chorób dolegliwości, jest dokładny opis do tego.